Trenerze, w sobotę chyba najcięższy sparing, jak do tej pory najtrudniejszy przeciwnik. Udało Wam się wyjść w miarę dobrze, potem jakby to trener ocenił? No na pewno bardzo pożyteczny sparing, bo zawodnicy, którzy na co dzień trenują z pierwszym zespołem Korony, który gra przecież w Ekstraklasie, konkurencja i rywalizacja tych zawodników bardzo duża i tutaj trener podzielił tego dnia drużynę na dwa zespoły. I do południa my byliśmy sparring partnerem, o godzinie 17 była to Polonia Warszawa, natomiast z tego pierwszego sparingu kilku zawodników też zagrało w tym, bym powiedział, bardziej optymalnym składzie Korony. Ale pomimo to, że mówię, to są chłopcy, którzy na co dzień trenują, są zgłoszeni, grają w Ekstraklasie i dla nas jako zespołu drugoligowego był to bardzo wartościowy sprawdzian. I powiem tak, no chłopcy zagrali bardzo pozytywnie, no, dla samego siebie, dla sprawdzenia swoich umiejętności, dla sprawdzenia ile jeszcze brakuje, czy może nie jest wcale tak źle. Się okazało, że po bardzo dobrej, takiej konsekwentnej, po wielkim zaangażowaniu przywieźliśmy remis, natomiast no, przy odrobinie szczęścia nawet ten mecz mogliśmy wygrać. Czy podczas tego sparingu z Koroną któryś z naszych zawodników jakoś wyróżnił się? Ja powiedziałem już chłopakom od razu po meczu, że generalnie nie było słabej jednostki w tym meczu. Wszyscy bardzo ambitnie, z dużym zaangażowaniem. Ja nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać, bo nigdy staram się tego nie robić, bo zawsze na wynik pracuje zespół. Ale na tle tego dobrze zaprezentowali się właśnie wychowankowie, może nie wychowankowie Korony, tylko byli zawodnicy Korony, którzy są do nas wypożyczeni. Bardzo dobre zawody rozegrał tutaj Rafał Zawłocki i Bartek Michalski. Także no, widać, że troszeczkę ich to podrażniło, że zostali oddelegowani, żeby się ogrywać do innych klubów. Natomiast no, ja myślę, że dla zespołu był to dobry ruch, biorąc zawodników. I mówię, jeżeli zawodnik przyjeżdża z Niemiec i chce grać w polskiej ekstraklasie i Korona się decyduje na taki test mecz, a zawodnik nie pokazuje nic wielkiego na tle naszej, mojej drużyny, no to wydaje mi się, że tutaj ta defensywa się zgrywa, że to jest nieźle, no albo są bardzo małe umiejętności tego zawodnika. No, bym powiedział tak, no ale teraz łapiemy się z zespołami z naszej półki, tak bym to określił, bo w sobotę gramy ze Stalą Rzeszów, następnie przedostatni sparing gramy z Resowią Rzeszów, no i zostaje ten mecz z pierwszej kolejki niby przełożony, ponieważ nie gramy w terminie zaplanowanym, czyli 9 marca i rozegramy tutaj w Tarnobrzegu. Myślę, że no bardzo bym chciał, żeby ta pogoda dopisała i 9 marca na głównej płycie byśmy zagrali z Polonią Przemyśl ostatni sparing. To będzie sparing otwarty dla kibiców? To będzie sparing otwarty dla kibiców. Tutaj wiem, że zarząd klubu szykuje taką małą prezentację zespołu, żeby kibice mogli bliżej poznać tych zawodników i zagrać ten ostatni sparing tutaj w Tarnobrzegu.